Magdalena Dubert, MMA Rocks, jesteśmy w klubie S4, a ze mną debiutujący przed moim mikrofonem Daniel Omielańczyk. Witaj, Daniel. Witam. Przed chwilą jeszcze mówiłeś o tym, że się stresujesz i pocą ci się ręce. Tak, że jestem bardzo spocony. Tak, ja również. Magda mnie stresuje. Mam nadzieję. Ja się wstydzę ogólnie kobiet, więc wiesz. Ona to twoja żona. Ale ona wie, że jestem bardzo wstydliwy, więc wiesz, przyzwyczaiła, nie? Jej też się wstydzę, przy niej też się pocę czasami. Tak? No, w nocy czy coś. No to mam nadzieję, że z każdym naszym następnym wywiadem już się pocić nie będziesz, także Danielu, widziałam, że bardzo ostro tutaj sparowałeś razem z klubowymi kolegami w trakcie treningu, który zakończył się w sumie przed chwilą. Powiedz, czy w takim razie trenujesz już pod jakąś walkę, czy to jest po prostu niewypadanie z formy? Nie no, wiesz, pierwszy raz miałem jakieś tam roztrenowanie niedawno, wróciłem 3-4 tygodnie temu do treningów i normalnie już trenuję, sparuję z chłopakami, i więc jakaś tam forma już powolutku się robi. No niestety dwie ostatnie walki zakończyły się na twoją niekorzyść. Pierwsza ze Stefanem Struwen, a druga no też niestety niejednogłośną decyzją sędziów. Powiedz, co w tej drugiej walce, która odbyła się w tym roku, nie pykło i nad czym trzeba było przemyśleć i popracować? Wiesz co, na pewno nie pykło to, że jestem tak, po pierwsze, za mały na plus 9,3, co odkryłem właśnie po tej walce, a za gruby na 9,3, więc wiesz, z takimi dużymi zawodnikami zawsze będzie mi ciężko się walczyło, bo niby nie czułem z jego strony jakiegoś tam mocnego zagrożenia. Nie umiał mnie do końca, raz tam mnie chyba wywrócił, gdzie stałem, wiesz, ale nie mogłem go przekręcić, żeby on był na siatce, nie mogłem pod niego wyjść, a nie uważałem, że nie był silniejszy ode mnie. Tylko ta jego masa, wiesz, rozpiętość ramion powodowała to, że nie mogłem wyjść i tutaj chyba właśnie to nie zagrało. Czy w związku z tym, no może jednak nie szykuje się żaden taki większa wiadomość, że Daniel Omielańczyk przychodzi do 9,3, skoro uznaje, że jesteś za mały? Nie, no nie ma opcji. No jak ja bym wyglądał 9,3, tylko wielka tak. Głowa by mi została. Nie, to jest nierealne. Kiedyś zszedłem do 105 kg i to było ciężkie, wiesz. Więc nie ma sensu na siłę napinać się, trzeba coś zrobić z tym, co jest i próbować jak najwięcej, wiesz, z tego wyciągnąć i walczyć dalej. Bardzo się cieszę, że pomimo tych dwóch ostatnich porażek wciąż jeszcze nie pozostajesz tutaj, gdzie się bijesz. Czy w związku z tym planujesz szybko powrócić? No bo wiemy, że w drugiej połowie, dokładnie w październiku, szykuje się gala tutaj w Polsce. Oczywiście mamy nadzieję, że całą naszą polską śmietankę na niej zobaczymy, ale czy jeszcze chciałbyś może gdzieś tak stoczyć walkę, żeby się odbić i potem ewentualnie w październiku, czy jak to wygląda? No na pewno zawalczę dużo wcześniej niż w październiku. I myślę, że ta walka zadecyduje, czy mnie zobaczymy w październiku, czy nie, bo jeżeli przegram i będzie trzecia moja, bo przegrana z rzędu, no to myślę, że będę musiał się pożegnać z UFC. Ale jeżeli wygram, to myślę, że UFC zostawi mnie na Polskę na październik. Absolutnie nie zakładamy takiego scenariusza, że z UFC wylatujesz. Powiedz w takim razie, czy no jest to dosyć powszechne pytanie w takiej sytuacji, ale czy... Może długie paznokcie. Tak, zapraszam specjalnie, żeby... Lubisz drapać? Powiedz, jak będziesz niegrzeczny na wywiadzie, to cię podrapię. Powiedz mi, czy czujesz w związku z tym jakąś presję w swojej głowie, czy absolutnie jeszcze nie można za bardzo o tym mówić, no bo na razie jeszcze nic tam nie wiadomo. Nie ma co nabijać sobie głowy, wiesz, i robić żadnej presji, bo to tylko będzie mnie hamowało w następnej walce i to, żebym dał z siebie wszystko, więc jak lepiej się walczy zdecydowanie, gdy nie ma presji i sobie w głowie sam nie będę robił tej presji i tego sobie nabijał, tak? Więc staram się nie robić i myślę, że tego nie robię, nie? Zbliża się walka twojego kolegi z klubu, Marcin Tybura, będzie się bił z no, dobrym nazwiskiem i na pewno ciężkim rywalem, Andrzejem Orłowskim. Powiedz, jak oceniasz jego szanse i czy Marcin wykorzysta szklaną szczękę tutaj Andrzeja w tym, żeby kolejne zwycięstwo na swoim koncie zanotować? No, powiem szczerze i uczciwie, że Marcin jest teraz naprawdę w formie życiowej i znam go wiele, wiele lat już razem, jeszcze jak tutaj nie trenowaliśmy, to przyjeżdżał na sparingi do innych klubów, gdzie trenowałem i nigdy nie miał takiej formy dobrej, jak ma teraz, więc myślę, że ta walkę na pewno rozstrzygnie na swoją korzyść. Czy to będzie w stójce, czy w parterze, Marcin jest przygotowany.
nie było cię od twojej ostatniej walki troszeczkę czasu, powiedz, co się wtedy działo. Wiem, że zrobiłeś sobie taki okres roztrenowania, ale czy to był taki moment, w którym bardziej myślałeś o tym, co dalej, takie analizowanie, co trzeba poprawić, taki rachunek sumienia sobie zrobiłeś? Czy po prostu rozrobiłeś sobie wakacje, stwierdziłeś, odpoczywam, trochę za dużo ostatnio się działo i trochę trzeba zluzować? Nie no, od rachunków sumienia to są moi trenerzy, od tego, co mam poprawiać. Ja ich staram się słuchać, a zrobiłem sobie wakacje, wiesz. Ja mam dużo kontuzji, też już nie jestem najmłodszy, więc musiałem wreszcie zacząć myśleć nad roztrenowaniem, to czego nigdy nie robiłem, tak? I wiesz, wyniki moje ciągle jakieś tam kortyzole, coś tam było strasznie wysokie, a teraz zrobiłem to roztrenowanie 4 tygodnie, praktycznie nic nie trenowałem, zrobiłem wyniki, wyszły bardzo dobrze jak nigdy, więc mam nadzieję na przyszłość. Czy to z forma teraz już będzie tylko? No, miejmy nadzieję, że tak. Słuchaj, muszę cię zapytać o twoich klubowych kolegów, ale z innej organizacji, z KSW. Łukasz Jurkowski wraca do walk po 6 latach. Powiedz, czy uważasz, że to jest dobra decyzja? Czy to jest taki moment, w którym on jeszcze może sobie na to pozwolić? No i jak myślisz, jak to się w ogóle potoczy? No, myślę, że jest w bardzo dobrej formie. Przepracował cały ten okres sparingowy, treningowy i tak dalej, cały ten, wiesz, do walki, więc jak, czemu nie? Nie jest jeszcze taki wcale stary, nie zardzewiał i uważam, że ma formę nawet lepszą niż z tych lat, kiedy był w szczytowej formie wtedy. A Damian Janikowski, czy nie dość, że tutaj przyszedł do was zapasior, także pewnie gdzieś tam z jego klasycznych zapasów i jego wyników korzystacie, to jak oceniasz jego ruch? Czy faktycznie powinien się pchać na MMA? No i jak może się to potoczyć w sobotę? Damian na pewno zaskoczy pozytywnie, nie? Bo on jest dobrym świrem, szybko się rozwija, kuwa, tak, jest świrem, ale takim pozytywnym. Fajnie się rusza na sparingach, jeżeli psychicznie się, wiesz, nie zestresuje, bo to wiadomo, przychodzi z innego sportu do MMA, więc tak pierwsza walka pod tyle tysięcy ludzi, więc takie oczekiwania w stosunku do niego też są wysokie, więc jeżeli się nie spali, to na pewno da dobrą walkę i wygra to, nie? Wróćmy jeszcze na chwilę do ciebie, bo pamiętam, że dwoje ostatnie rywale byli naprawdę, no, z wyższej półki. Czy w związku z tym, żeby teraz sobie odbudować ten rekord, wolałbyś kogoś takiego troszeczkę mniej dobrego, jeżeli można tak mówić o zawodnikach, którzy dostają się do UFC, czy to nie jest tak, że Daniel Romianczuk sobie odpuszcza i od razu z grubej rury, tak jak zawsze? Nie no, ja myślę, że następny przeciwnik będzie lepszy od tego poprzedniego, więc poza tym w UFC nie ma słabych przeciwników, więc czy to jest top 10, czy druga dziesiątka, to zawsze są zawodnicy mocni, którzy chcą się rozwijać, piąć do przodu. Bo wiadomo, że to liczy też, jak będą wyżej w rankingach, będą lepiej zaprawiać, więc każdy stara się dać siebie jak najwięcej, więc na pewno będą to mocni zawodnicy i trzeba się mocno przygotowywać. I mam nadzieję, że te przygotowania jak najbardziej będą mocne, będą owocne przede wszystkim, już niedługo usłyszymy. I bez kontuzji. I mam nadzieję, że już niedługo usłyszymy o kolejnej walce Daniela Mialczuka i że zapali się zielone przy rankingu. Mam nadzieję. Miejmy nadzieję, że tak. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za ten wywiad i do zobaczenia następnym razem. Cześć. O, mocno się zgłoni.